Ale przyjdź do kościół urzędników, sołtysa i... Nie pasuje. Przejąć nowy zamek postawić. Oficjalnie. Pan radny Melcer, wykruszenie skarpy, pomorska dziury, przyjęliśmy do wiadomości, jest zapisane i do realizacji zostanie PEKO. Radna Sol, kiedy praca nad ulicą Leśną, odwodnienie ulicy Leśnej i pracy i projekt odwodnienie ulicy Leśnej, zaraz przekażemy to panu kierownikowi gospodarki komunalnej i odpowie na piśmie, bo on tym się para i tam są już decyzje, kiedy to będzie wprowadzone. Radna Brońsk, ubytek na drodze szkolnej, przyjęcie, ubytek na drodze szkolnej został przyjęty do realizacji, natomiast przyjęcie dróg Brunieńskiego, jak tam jeszcze Majakowskiego jeszcze. Nie widzę żadnych na razie pozytywnych. No tutaj może pan radca prawny by trochę szerzej w tym temacie mógł powiedzieć, jeżeli można też. Można poprosić? Oczywiście, dokładnie jaką kwestię mam przybliżyć. Znaczy generalnie chodzi o temat ulic w Pogórzu, czyli ulicy Broniewskiego, Majakowskiego, Żeromskiego. Nie widzę, żeby pani radny przyjmować przybliżyć na jego sprawy. Znaczy, problem jak polega na tym, w zależności od tego, które te działa, nie wiem, bo to są różne postępowania się toczą w zależności jako dotyczących tych różnych działek, tak? No bo niestety jakby tych spraw też my mówimy jakby tutaj wspólnie o kilku ulicach, natomiast poszczególnych działkach dotyczą różne postępowania, które się toczą przed większości przed sądami naszymi poprzednimi w zasadzie wyglądają w głównej mierze, ale też toczą się przed sądem rejonowym w Dyni Wiechrowie, albo w sytuacjach, którego się jakby do głównej części działek jest dylematowa, że gmina w stosunku do 50 działek złożyła wniosek o ich zasiedzenie i ta sprawa jest rozpatrywana przez sąd rejonowy w Gdyni. Natomiast to postępowanie niestety jest zawieszone z uwagi na fakt, iż ono, aby mogło jakby mieć taki być prowadzony formalny, musi ciążyć się przeciwko aktualnym właścicielom nieruchomości. Natomiast z uwagi na to, iż toczy się postępowanie spadkowe przed sądem rejonowym w Wejherowie dotyczące spadkobrania po pani, to niestety nasze postępowanie dotyczące zasiedzenia tych działek jest zawieszone do czasu zakończenia prawomocy tego postępowania przed sądem Wejherowskim. Które no, też toczy się po prostu niezbyt sprawnie i w związku z tym jedna sprawa jest zależna od drugiej, dopóki ta sprawa nie zostanie prawomocnie zakończona. No, ta jest w sprawie gmina niestety nie jest stroną tego postępowania, tak z nami są odpisani spadkobiercy, gdzie po prostu najbliższy pan chodzi, czy ten pan synowiec. Natomiast jakby gmina nie jest stroną tego postępowania, więc jakby formalnie nie możemy do niego przystąpić, nie możemy postawić żadnych pism, żadnych środków, więc jakby też informacje do tego postępowania nie są dla nas jakby no po prostu jako tyle lakoniczne, iż to nie ma problemu ponad, kiedy to postępowanie się zakończy. Natomiast w momencie, kiedy tamto postępowanie będzie prawomocnie zakończone, czyli zostanie stwierdzone, kto spadek po pani Wiktorze dziedziczu, no to wówczas będzie mogło ruszyć nasze postępowanie dotyczące zasiedzenia właśnie części tych działek przez gminę, które zostało w sumie zawieszone na bardzo początkowym etapie, bo zaraz po złożeniu przez gminę wniosku o zasiedzenie także nieruchomości, po kilku miesiącach postępowania, ale przed pierwszym terminem rozprawy właśnie zostało zawieszone z uwagi na tą okoliczność. Natomiast też co do pozostałych części działek, czyli Żeromskiego, to też stoczą się postępowania administracyjne, albowiem tam też jest kwestia kwestionowania decyzji komunalizacyjnych, które były wydawane w 1990 roku przez wojewodę i tam przez taki wątek administracyjno-prawny, który też jest dosyć rozkomplikowany, ponieważ też jeszcze nadal kwestionują decyzje, które zostały wydane w tamtym czasie i część tych decyzji została uznana przez wojewodę za niezgodne z przepisami. W związku z powyższym część tych właśnie nieruchomości stanowi na tego się te prawa nieruchomości państwa FIK, więc my działamy no, zarówno na stronie tam, gdzie mogą się toczyć jakby postępowania cywilne przez najpotrzebnymi, to toczą się właśnie tam te sprawy. Natomiast też mamy na uwadze to, że toczą się jego postępowania przed sądami, przed organami administracji publicznej, bo przed wojewodą, bo też się toczy postępowanie odnośnie przesuwania z głowy numeru działek,
bardzo skomplikowane i tak naprawdę żeby to wszystko omówić, regularnie by trzeba było usiąść i każdy działki po kolei, bo też nie do każdej działki jakby tutaj te sytuacje. Reasumując, trzeba powiedzieć panie radny, żeby swoim wyborcom powiedziała, że mają nikłe nadzieje, że w tym kadencji to załatwi się. Znaczy no był uprzednio, no nie dokładnie kiedy pani Pink zmarła, ale bo też jako to będę mówił, tak została faktycznie służby, tak, bo właścicielami niektórych działek tutaj jedna rodzina Pinków, teraz nie będę już mówił imieniami nazwiskami, po prostu właściciele różnych działek były różne osoby, tak? Część była Bogdan Pink, tak, część właścicielem była inne osoby, więc ja mówię o tym jakby o tych działkach, gdzie te działki wchodziły do majątku wspólnego państwa Pinków. Dotychczas tego brał Bogdan Ficht, a później obudził się Jan Ficht i widział, że brat dostaje duże pieniądze, to teraz też uważam, że to nie powinno wypłacać pieniędzy, skoro nie ma oficjalnie spadkobiercy, przeciw któremu możemy wystąpić, prawda? To jest taka sprawa patowa, pana radcę o sprawdzenie tego. I pokażę przekazanie pani radnej. Następna sprawa to jest Strzelec, spotkanie z przedstawicielami zarządu portu. Tak jak ty się pytasz, a ciebie się mówi, to ja też nie wiem jak dalej z tym jest i czekamy na jakieś decyzje. Bo my nie wypracowaliśmy żadnej decyzji na tym spotkaniu, że było to intencyjne. Takie i zarząd portu, który się starał, miał napisać do nas pismo, bo w ogóle na razie to stoi w miejscu. Przebudowa drogi, oświetlenie ulicy Wiejskiej i wycięcie drzew, to już jest, a to już jest, bo trzeba w końcu to skończyć, bo będzie dwie kadencje o tym gadał i nie wiem, co mam. Trzecią rozpocznie. Ale tylko 10 drzew jest. 10 drzew. Ale Wójcie, prawda jest taka, że zarząd dróg w poprzedniej kadencji, na zakończenie tamtej kadencji powiedział, że właśnie są wycięte, a na pozostałe, które nie zostały wycięte, będą w najbliższym czasie to zrobione i odpowiedzą. W najbliższym czasie. I do tej pory tego nie zrobili, a dlatego się zmienił się dyrektor. No ja rozumiem, ale tutaj Tolek ma rację, że... No ja mówię, że ma rację. Pod tym względem. Nie zawsze ma, tak, ale tutaj teraz... Ale na przyszłość, panowie, pan poseł, niech wytkoncy. Jeszcze dodatkowo powiem do Marcin. Plan ulicy, proszę, nie wiem o co tu chodziło. Pan przewodniczący, pro internet tłumaczyłem, że pro internet będzie do lewy i pro internet nie ma zamiaru kończyć na terenie naszej gminy żadnej działalności. Wręcz przeciwnie, spieniężą udziały w Gdańsku i łoży to na teren gminy Gocakowej. Ja nie powiedziałbym ci, że ma zamiar kończyć działalność. Zawsze wchodzą tam, gdzie jest więcej pieniędzy, nie dostają. O tym mówię. I na końcu będzie Kulewa i Kazimierz. Jak ty będziesz miał pracę? Kolejna sprawa. Zresztą ty sobie nie to tu Głębocki, na nie o co tu chodziło. Zapadnięta studzienka, przy Polskim. Przekażemy do Głębocki. Parkowanie na szpilku, oczywiście, tak jak powiedziałem, nie ma racji bytu i trzeba będzie tam zrobić jakiś ten przegląd i zmienić to zarządzanie tą klatką, tam, żeby nie wyjeżdżali. Wyproszenie traw, znaczy tu trzeba być wyproszenie. Generalnie w całym gminie. Generalnie chciałbym mieć, dobra. I brak informacji na gminie na rondzie Pogórzu, ja bym do tego dodał, brak informacji na obwodnicy zjeżdżając na estakadę Kwiatkowskiego, tam też powinien mieć znak Kosakowo. Oczywiście, Kosakowo grają, bo to tak naprawdę parę nie znane. To jest dynik, tak? To się wydaje, że jeszcze z tego stało tam przeciążymy. Nie, przestawiacie. Reszta Marcin jeszcze powiem, Rada Rodziców ma rację, tak jak przewodnicząca mówiła, no i to zdało się, że zajmuje. A jakby to inaczej miało być? Jeszcze ulica Kościuszki chyba tam była. Co? Panią odpieszczenie. A ty, Adam jeszcze, ja właśnie cię opuściłem. Opuściłem. Odpieszczenie to normalnie, to musi być zrobione i dostanie to nakaz.
dyrektor Pejton. Żeby zobaczyć to. Jak dyrektor Pejton do końca roku nie, nie spełni zadania, to my go zmienimy. Mam jeszcze kandydata do tego i będziemy go. A dyrektor o tym wie? Musi wiedzieć. Decyzja jednoosobowa wójta. Zgromadzenie w spółce. Chyba pomyłka. Odpowiem jeszcze. Jednoosobowa rada. Ja jestem jednoosobowym właścicielem tego. Ale rada nadzorcza powołuje. Dobrze, ja to właśnie zostało kilka punktów, to postaram się zaraz powiedzieć. Kwestia przejęcia dworku, mamy podpisaną przedłużenie tego aktu krajowego do końca listopada. Udało się wyczyścić całą księgę wieczystą, czyli w księdze wieczystej mamy wszystko wyczyszczone, możemy do pójść. Natomiast jest jeszcze kwestia do rozstrzygnięcia około 300 tysięcy. Ale konkurs żeście zrobili i kupa żniecie. To są wierzytelności, które już nie okrążają księgi wieczystej, ale jeszcze są. Ale które formalnie są i mamy z tym jakby taki trochę problem. Jeszcze do wyjaśnienia, że nie wszystkie szczególne czynności są uznawane przez właścicieli. To jest do wyjaśnienia, na przykład przez kogoś od wierzchnięcia innego banku, że to normalnie będę mówił. To jeszcze dajemy sobie kwestię, jak rada powołała. Jak to jest takie oczyszczone? Czyli możemy teoretycznie. Wiadomo, statut mówi tak. Drugi temat. Mogę dokończyć? Tak. Wysłałem. Ulica Partyzantów. Dwie kwestie były. Kwestia tej takiej budy piachu i kwestia tych dziur na skrzyżowaniu z ulicą Pomorską. Tam nawet w tym tygodniu, w czwartek i w piątek, powinna wejść spółka Peko albo jakaś inna firma od spółki Peko, naprawić to wszystko, bo już to wyraźnie z nadleśnictwem. I te drzwi mają być naprawione i ten cały łuk ma być też poprawiony, żeby tam był lepszy przejazd. Także to już mamy gdzieś na uwadze. Teraz dalej. Na jakim etapie jest wycinka drzew na ulicy Wiejskiej? Pytałem się po ostatniej sesji. Zarząd powiatowy jeszcze się do gminy konsultował oficjalnie z tym tematem nie zgłosił. Także my nie mamy jakby co procedować wniosku. Ponowimy, że tak powiem, wniosek do zarządu dróg powiatowych, żeby zwrócili się do nas z wnioskiem, żeby mogli po prostu tyle. Ja przedstawiam nawet takie pytanie. Oświetlenie ulicy Wiejskiej. Oświetlenie ulicy Wiejskiej, to już też można na ostatniej sesji. Na koniec listopada mamy dokumentację na cały odcinek od Ronda aż tutaj do ulicy, do nowego Ronda przy ulicy Gerdowskiego. I mamy też zabezpieczone 100 tysięcy na przyszły rok, także teoretycznie możemy w przyszłym roku jakiś pierwszy etap wykonać. Na jakim etapie jest plan przy ulicy Dorsza? Myślę, że na ostatnim zebraniu wiejskim pan też się na ten temat pytał. Tam póki co planu nie ma. Być może na jesieni przedstawimy tutaj Radzie Gminy jaką propozycję zagospodarowania tego terenu. Poddamy to Radzie po prostu do oceny. Na to tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Szanowni Państwo, adwocy tutaj wypowiedzi wójta. Ja przyjmuję, że pan wójt był niedoinformowany, a przez pomyłkę samorządową, czyli radnego z Kosakowa, został wprowadzony w błąd. Panie wójcie, pan w tym czasie, o ile pamiętam, handlował gaciami i ale chcę wyjaśnić jedno. Ja nie byłem przewodniczącym rady, chcę powiedzieć. W tym czasie nie byłem przewodniczącym rady. Jest koleżanka, która w tym czasie była radną i ona może to wytłumaczyć. Ja nie byłem radnym, ale od 1994 roku nie byłem radnym, bo mnie usunięto z uwagi na to, że za bardzo właśnie dzięki panu koledze, panu Michelitemu, który po prostu spowodował, bo ja za dużo na ten temat walczyłem. O to, żeby to przyszło do gminy. Dobrze, zamykamy. Ale panie wójcie, trzeba to wytłumaczyć. Bo pan coś tam gdzieś słyszał, on jakieś coś tam. Ale po co? Czy możemy przejść? Są świadkowie.
A teraz, czy ja skorzystałem z tego, z czułego dworu, nikt nie dostał. Natomiast są osoby, które skorzystały. Ale skorzystały i to są pana przyjaciele. Dlatego proszę mnie nie obrażać. Dobrze, pani rada Pudowska, proszę. Ja bym chciała, żeby zachować powagę tak. Obrad i pewnych informacji niesprawdzonych nie przekazywać na sesji, bo sesja to nie jest kawałek. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że 1 października odbyła się msza święta do poległych w 1935 roku w Lesie Kraśnickim. Gminę Kosakowo reprezentował oraz została złożona związanka od wójta gminy Kosakowo i prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo. Wiązankę złożył prezes Stowarzyszenia Sołtysów, obecny był członek Rady Sołeckiej. Była wnuczka, córka Rasie z dziadkami wojewody, województwa pomorskiego. I to wiązankę, żeśmy złożyli, zostali podziękowani. Była to najlepsza wiązanka gminy Kosakowo. Nie musi się gmina w ogóle wstydzić, że taką wiązankę były szarfy, były od wójta gminy Kosakowo i od prezesa Stowarzyszenia Sołtysów. Także powinniśmy być dumni, że ktoś już po raz piąty raz reprezentuje Gaśnicę, który tam ponad 12 tysięcy jest zamontowany. Dziękuję bardzo. Ten monitoring musi być tego użyć. Dobrze, zamykam dyskusję. Jesteśmy w kolejnym punkcie. Sprawy uchwały dotyczące prac rady. Proszę przewodniczący komisji, komisja społeczna. Jeżeli będą wnioski, to pojedyncze takie będziemy nad każdym wnioskiem od razu głosować. 26 września odbyło się posiedzenie komisji. Oprócz opiniowania projektów uchwał mamy jeden wniosek. Już raz tutaj wyczytany. Wnioskujemy o podjęcie działań przeniesienia oddziałów przedszkolnych ze szkoły podstawowej w Mostach do przedszkoli na terenie gminy Kosakowo i właśnie przyjęliśmy. Jeszcze raz proszę, tak, bo liczyłem. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 przeciw, ktoś wstrzymał? 1 wstrzymał, dobrze? To przeciwne? To wszyscy z Państwa komisji. Komisja do spraw finansów, jest to proszę. Spotkaliśmy się 25 września na stan siedmiu członków komisji, czterech członków obecnych na posiedzeniu komisji. Zaopiniowaliśmy projekt uchwały na dzisiejszą sesję, a także podjęliśmy wniosek. Pierwszy z nich to wniosek o wyrównanie nagrodzeń dla pracowników socjalnych w gminnym ośrodku pomocy społecznej do średnich wynagrodzeń pracowników socjalnych. I wniosek powiem będzie dosyć trudnej dyskusji. Chciałam tu zapytać pana mecenasa, czy komisja jest w stanie, czy komisja powinna ingerować w rozwiązanie komisji. No właśnie, no to jest to takie może podwieźne problem, który tutaj nas dotyczy, czyli kwestia podziału kompetencji. Jeżeli coś jest ułożone prerogatywą wójta, to komisja ewentualnie może przez swojego wójta zasygnalizować pewne rozwiązanie, tak? Czy tak się apel, natomiast jak chodzi o rozdzielenie wniosek, no nie, ponieważ wtedy te komisje zaczynają się czas niestety krzyżować, a tego powinniśmy unikać. Więc to jest wyłączna konsultacja kompetencji. Tutaj komisja może wypracować swoje stanowisko, które może przyłożyć w Tobie, natomiast my tak jak widzę, że to jest zrobić, ponieważ to jest jego wyłączne. Myślę, że nie powinniśmy tego głosować, natomiast ja panu Witowi przedłożę ten wniosek, panie wójcie, wyrównanie wynagrodzeń dla socjalnych w innym ośrodku pomocy społecznej w Kosakowie do średnich krajowych wynagrodzeń dla socjalnych. Panie przewodnicząca, formalnej. Jeżeli wniosek był formalnie wypracowany na komisji, no to mówię, że to nie przegłosowane. Wobec tego to nie będzie wniosek, a będzie stanowisko. Wniosek nie jest w tym zakresie problem, bo mimo wszystko.
wszystko komisje są od tego, żeby wskazywać na pewne problemy. Jeśli to jest poniżej średniej krajowej i my jako komisja mamy taką wiedzę, wobec tego my, tak jak powiedział pan radca, sygnalizujemy taki problem. Natomiast co zrobić? Nie może pan powiedzieć, że to jest kurwa, no, bo już jest na to już decyzja. Z tego, co usłyszeliśmy. Powiem, że nie przedłożono, w związku z czym, że nie ma zmienić, no tam nie ma karty nauczyciela na tej czasie. Ale żeby dochować tej procedury, jest wniosek poddany pod głosowanie. Proszę jeszcze raz tylko o czytanie wniosku. Wniosek o wyrównanie wynagrodzeń pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej w Kasachowie do średnich krajowych wynagrodzeń pracowników. Radca prawny powiedział, że ten wniosek nie może być głosowany. Nie, radca powiedział, że to jest wniosek i może być. Każdy wniosek. Wojcie, pan radca powie, że jest to wniosek z komisji, który rada powinna przegłosować, a czy pan się do niego zastosuje, czy nie. W związku z tym, że jest to nie w kompetencjach rady gminy, no ma pan prawo się do tego wniosku zastosować. No ale takie kompetencje, to mogą być. Oczywiście. Dobrze, przechodzimy za to, żeby nie rozgrzewać tutaj dyskusji. Kto z państwa za przyjęciem tego wniosku? 1, 2, 3, 4. Kto jest przeciw? Niech pan nadywa, bo to jest bardzo ważne. 5, 6, to się wstrzymał. Oczywiście. I społeczeństwo wie, że tutaj chwalę. Dziękuję bardzo. Proszę. I kolejny wniosek o stworzenie nowych miejsc. Proszę, ale proszę spróbuj, bo nie. Komisja wypracowała wniosek o stworzenie nowych miejsc parkingowych dla interesantów przy Urzędzie Gminy Kasachowo. Komisja dwoma głosami za i dwoma wstrzymującymi się przyjęła wniosek. Ten wniosek jak najbardziej w kompetencjach komisji parkingowej. Czy ktoś z państwa radni jest za przyjęciem takiego wniosku? Ja jestem za. Ale gdzie? Ale gdzie to jest przeciw? Nie, no to pan powie. Ja chciałam ze wskazać siebie przeciw. Ja się wstrzymał. Ja jeszcze dodać było, że podziemny. Tak. No nie, wróćcie na przykład. Szanowni państwo. Ale czerwonej tak jak. Szanowni państwo, musimy powtórzyć głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Ale pan. Jesteśmy w trakcie, panie przewodniczący. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwa. Kto się wstrzymał? Jeden. Dwa. To już jest kompetencja pana burmistrza. Przepraszam. Tak jak kompetencja. Nie było podane tak, jak było w poprzednim miejscu. Jest od tego wójt. Wójt uzna, że nie ma miejsca, to nie zrobi. Ale nie uzna, że są to wszystko. Udostępnimy przy gimnazjum. Dobrze, miejmy się rozwiązanie. Oczywiście, to się rozwiązanie. Miejmy się rozwiązanie. Oczywiście. Komisja rewizyjna, proszę bardzo. Komisja rewizyjna spotkała się 4 lipca 2017 roku. Na dniu członków 4 było obecnych. Komisja podjęła następujące wnioski. O uchylenie uchwały nr 32/74/2012 Rady Gminy Kasachowo w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Kasachowo. Wnioskodawca pani radna, radny Anna Fajs. Głosowanie posłanków 2 za, 2 przeciw. Wniosek został nierozstrzygnięty. Czyli przekazujemy go do rady. No nie ma wniosku formalnego. Nie został rozstrzygnięty. Nie, nie, wniosek jest tylko w przypadku wniosku. I drugi wniosek. O publikację zarządzeń wójta gminy Kasachowo na stronie internetowej gminy Kasachowo. Wnioskodawca pani radna Kutrowska. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. Mamy publikację materiałów na sesję i wszędzie są publikowane i tam są zdania wójta. Po co podwójnie jeszcze robić? Każdy biuletynie. Tak, każdy biuletynie. Biuletynie są na stronę internetową. Zarządzenia są, tak. Na DIP-ie rozumiem też, tak? Nie ma. Nie ma, właśnie. Powodzę to, że tak.
właśnie w tej sprawie, ponieważ na linii nie ma, a powinny być zarządzenia. Tak jak robi to pan prezydent Biedroń, robi to pan prezydent Szczurek, więc uważam, że najwyższy czas, panie wójcie, bardzo jest warto brać się polskiego i tu dla transparentności naszych poczynań pana wójta prosimy o założenia, żeby były jednak na stronie i proszę o przegłosowanie. Dobrze. Dobrze, zamykam dyskusję. Proszę tylko jeszcze raz odczytaj wnioski i głosujemy. Wniosek o publikację zarządzeń wójta gminy Kosakowo na stronie internetowej gminy Kosakowo. Wnioskodawca radna Mirosława. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wstrzymał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę bardzo. Wyczerpaliśmy jeden punkt. Kolejny punkt sprawy dotyczące następnej sesji. Panie wójcie, zgłaszam właśnie wcześniej. Jesteśmy w kolejnym sprawy dotyczących następnej sesji. Następna sesja odbędzie się najprawdopodobniej, to zaznaczam, jeżeli nie będzie żadnych jakichś przesłanek przeciwnych, 26 października, czwartek o godzinie 14. Miesiąca, o godzinie 14. Wyczerpaliśmy porządek, zamykam posiedzenie 46. Zwyczajnej sesji Rady Ministrów.